Zachęcam mieszkańców Lubartowa oraz okolic do skorzystania z pomocy w lokalnym punkcie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Lubartowie w ramach organizowanego corocznie Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to akcja, która od wielu lat jest organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i działający w ramach Ministerstwa Fundusz Sprawiedliwości. Akcja jest dedykowana osobom doświadczającym różnego rodzaju przestępstw i w ramach naszych działań, które prowadzimy w Lubartowie na ulicy Cmentarnej 10 jako Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bonafides, oferujemy pomoc prawną, psychologiczną, pomoc materialną, jak również doradztwo osoby pierwszego kontaktu i lekarza psychiatrę. Ta pomoc jest prowadzona w Lubartowie nie tylko przez osobę pierwszego kontaktu, ale i specjalistów, którzy będą dostępni dla Państwa w dniach od 22 do 28. W związku z tym zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź bezpośredniego w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę. Są to dni działania punktu, w których możemy porozmawiać z osobą potrzebującą pomocy w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem, czy to przemocy domowej, czy kradzieży, oszustwa, paserstwa, niealimentacji. Prosimy o to, aby zgłosić nam taką potrzebę, a my będziemy Państwa umawiać do specjalisty, czy to prawnika, czy psychologa, czy innych naszych pracowników. Przypominam, że akcja odbędzie się od 22 lutego do 28, od poniedziałku do piątku. Natomiast punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Lubartowie działa cały rok. Jesteśmy tutaj do dyspozycji Państwa w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. Oferujemy szeroką pomoc dla osób, które doświadczyły różnego rodzaju przestępstw i które chciałyby poznać swoje prawa czy skorzystać z pomocy w naszym punkcie.